Cześć, witajcie znowu w niedzielę. Ja dzisiaj trochę modzę znowu. Dostała mi pietruszka, marchewka, seler z wczorajszych flaków. No i mam młode ziemniaczki ugotowane. To tak na razie to siup na patelni, niech to się dobrze przysmaży i zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, to się fajnie smaży. Ja teraz tak do tego takie coś, lekko zielone. Słuchajcie, to jest czosnek. Wczoraj sobie namoczyłem, wczoraj sobie go obrałem, bo się fajnie obiera, jak się go namoczy. No widzicie, tu jest, co tu mamy? Marchewkę, pietruszkę, selera, jakiś tam szczypiorek, masełko, ziemniaczki, no i zieleninka. Wiecie, że ja lubię, ale bardzo. No to teraz przemieszamy jeszcze. I to taki będzie dzisiejszy niedzielny obiadek, taki w miarę delikatny. To jedziemy dalej. Teraz do tego trochę soli. Tak, nie za dużo. Morska, bo jak powiedziałem, że gruboziarnista, to się ktoś przyczepił. Ale nieważne. No, niech to się jeszcze chwilę podsmaży. I tak się zastanawiam, czy zrobić do tego jajo, czy zrobić sobie to bez jaja, na przykład z samym jogurtem. Ale to się zaraz okaże. No dobra, postanowiłem, że zrobię sobie z jajem. Jedno, zobaczymy jak wyjdą. Drugie, siup. Widzicie? Poszły, to teraz je przykryję. I do zobaczenia za chwilę. No dobra, teraz żeby jajka się trochę szybciej ścięły, to robimy pewną rzecz. Odrobina wody. Spalaję. I zakrywam. Powinienem się tutaj ładnie sparować. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Ale gdzieś widziałem taki sposób. Powinno zadziałać. Na razie to mam bałagan na kuchni. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Jeszcze trochę. Ktoś nam kiedyś pokazywał. Dobra, przykryjemy, zostawiamy. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, wyszło. Zdjąłem pokrywkę, jest ok. A teraz tak, tutaj takim szybkim ruchem zaraz wam pokażę. Zdjąłem ziemniaczki. No tak, bałagan widać, no ale trudno. Troszkę, widzicie, ziemniaczki mam zdjęte. I teraz na te ziemniaczki. No chodź, nie uciekaj, widzicie. Jakie niedobre jajo. No dobra, jest, jedno już. Cyk, i teraz drugie. Hop, i nawet się nie rozpadnę. I taki będzie mój dzisiaj obiadek na szybko. Jeszcze trochę zieleniny, bo ja lubię. No to pozdrawiam.